Przyszła Ośka, mega sprawa. Zobaczcie. 690 zł jedyne. Jest. Wszystko już mamy w komplecie. O, tu już jest i paczka, proszę bardzo. ZTV Expert. Wymiana krzyżaka. Wszystko się poukładało jakoś. Teraz rozpakuję Ośkę. No ciekawe, czy ktoś mi pomoże w tym. Dobry młotek i wybijanie będzie. Ta-da! Patrzcie. Patrzcie to. Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Nówka sztuka. Nieśmigana. Nieśmigana. Kompletna. Patrzcie. Wszystko nówka. Ale będzie piękna. Pierwszy raz tutaj widzę wymiana całej Ośki w tym Raptorze od 2006 roku. Piękne. Teraz już mam wszystko. Ale nie, co, ja chcę, nie, ja chcę pojeździć. Spoko. Chyba jutro. Jutro, dzisiaj zobaczcie jaka pogoda. Majki się wygrzewa. Trzyma! Wiedziałem. Ładna pogoda, nie? Na upalanie. Dobra, jutro wymiana jednak. Dzisiaj jeszcze jazda będzie. Chyba, że po południu. A nie wiem, a jak coś się nie uda, to co? Wkład zostanie na kołkach, a ja go potrzebuję na piątek, bo słuchajcie, w piątek wyjazd mamy do chłopaków za Bydgoszcz. Czekajcie na odcinki, naprawdę będzie mega. Jedziemy do ekipy na Bora, to musi być mega. Raz już tam byłem, a teraz będzie jeszcze lepiej. No i boję się tylko tego, czy to mi wyjdzie, czy wybije, czy dobrze to założę. Przyjechał Piotr, słuchajcie, i pomoże mi wymienić Ośkę. A to jest mój patent właśnie do jazdy na kole. Siema, przyjechał Piotr, czas wymienić Ośkę. Działamy, lecimy. Oczywiście ja też będę robił. No nie wszystko, ale ktoś musi trzymać kamerę. Co, jedynkę wrzucić? Ja już koła ściągam, nie? Tak, już mam ściągnąć. Koła ściągnięte. Tarcza. Pneumat się przydaje, nie? Zacisk ściągnięty. Co, drugi sprzęt wziąłeś? Tak. Ta. Bez młota nie robota. Czyli tak, wymieniamy ośki, ściągamy koła, ściągamy zawleczki, ściągamy dystanse. Zacisk. Teraz musimy ściągnąć zębatkę. 14 i imbus. Do wymiany łożysk, nie, to musimy te śruby 4 odkręcić. No, tam się całe. Tutaj trochę rozsuń. Popuścić. Wiesz tak, odjąć, no, nie? Żeby rozluzować cały mechanizm w środku. Ten, Tak jest. Teraz będę odkręcał te 4 śruby, dobra? Dobra, wykręcam te śruby całkiem. WD. Zobaczymy. Może ci to pójdzie, no. Z jedną śrubą mamy problem. I co? Chodzi Ośka? O kurwa. Bez wybijania? Nie, dwa razy uderzyłem. Jak to? Wyskoczyła łapie. Aha, no to pięknie.
A słuchaj, a od tamtej strony też jest nadspawana, czy nie? Nie, od środka nie. Od środka nie, to z zewnątrz. Czekaj, jak to tu wygląda? Jest kolejka. To może jest eleganckie. To bym go nie ruszał nawet. A skąd wiesz? Nie czuć, żeby był jakiś... Jak łożysko siadają, to czuć w łożysku, że kulka płynnie chodzi. No bo one były wymieniane, to może je zostawię sobie na później. Co? Nie ruszałbym. Nie ruszamy, nie. Dobra. A, bo tu trzeba ściągnąć te... I potem wtedy łożysko na zewnątrz. Aha, czyli dobre mam łożysko. Tak, ja bym tu ich nie ruszał. Jak są, nie co leżą, bo tu... No dobra, no to tamte zostaną nam w zapasie. No. Nie? Będą do wymiany, to się wymieni. No to co? Nowa ośka. Dobra, to te śruby mogę wkręcić, nie? Jak nie robimy... Nie mamy jeszcze. Także dzisiaj, Piotr, wymieniamy ośkę i jazda na kole, testować. A my mamy o-ringi normalnie w oryginale. Aha, zawleczkę ci muszę dać. Czekaj. No to nam jeszcze da, to płoć możemy zamanieczać sobie. Tą stroną czy tamtą? Tą. Tą, bo tam jest gwint, tam jest stroną. Na końcu? A to nie wchodzi, słuchaj, to nie wchodzi w środę i nie zabezpiecza tego? To jest pierścień tu. A, to tu jest. To nie zabezpiecza krąg. Dobra. To nie mów, że nie pasuje ta ośka. No patrz. I teraz tak, jak tutaj to włożymy, a poczekaj, bo musimy to włożyć. No, włożymy. Tu, tak? Tak, też. A my wkładamy teraz ten krzyżaczek. Mm-hmm. Ten, i dopiero zabezpieczenie krzyżaczka to jest. To z tego co kojarzy będzie, o, tutaj. Ten. O, ale to wejdzie później. To my wkładamy krzyżaczek, który musi sobie wejść, o, ładny frezik. Tak. I teraz ten pierścionek, który mamy, on zabezpiecza nam, bo ten się nie wysunął. Ja miałem wyobrażenie, że to gdzieś w środku, wiesz, tam się łączy. Znaczy blokuje, nie? A to tak idzie. Teraz gozo. Widzisz, nie trzeba luzować, luzowałeś łańcuch, nie? Nie. No tak. Nie luzowałem, mogę odwrócić. Dobra, no to co, teraz mogę co robić? No, no skręcić sobie, no, znaczy mogę podkręcić, ale nie napinać, bo to jeszcze będziemy potem... Skręcę, nie dokręcam jeszcze. To słuchaj, następną ośkę to sam już wymienię. Już wszystko będę wiedział. To jest nie sama zasada. Na frezik musi wejść ładnie. Pyk. Coś nie chcę załapać. Nie wnosiły, bo... Pierwszy problem. Nie, problem nie problem. Może brudne. Nowa ośka siedzi. Skręcamy. Ten gwint jeszcze przesmarować. Idzie? No. Idzie, no. Widzisz, nie trzeba halamuśnie robić, nie? Tylko nie, wszystko na spoko, nie? W tych gwintach drobno złanie, to naprawdę delikatnie, bo to bardzo szybko idzie go uszkodzić. Bo widzicie, jak będziecie sami robić, to ja już bym się wnerwił i go jechał ostro, wiesz? Naprawdę. Tak to się mówi,
Pośpiech jest wskazany tylko przy łapaniu pcheł. I much. A tam była wygięta była? No wygięta, no. I biła. No i biła. Ja sobie, możemy zobaczyć, jak bardzo jest wygięta. No, nie sprawdzimy, bo jest przyspawana ta. By musiała być, wiesz co, w ruchu, to, wiesz? To karkę wrzucić trzeba. No. Ale ja tutaj, wiesz, na podnośniku ją puściliśmy na bieg, nie? I było widać, jak bije. Wrzucić? To trzeba zabezpieczenia tak, też, ale nie? Ale to na chwilę. Dołożę zębatkę, żeby odblokowało, to się dokręci. No, trzeba zwrócić uwagę, czy czasami mogły komuś wypaść, nie? Muszą być te zabezpieczenia. Zębawka idzie, tak? Skręcamy zębawkę. Troszeczkę kleju na gwint. Klej masz? No, już jest na te. Bo ja mam tu klej. Właśnie użyłem. Aha, dobra, na klej. Zresztą widać tam. Powłaciło to. Dobra. Teraz zacisk. Prosto zacisk ściągnąć i założyć? Tam gdzie śruby. Gdzie śruby, tak? Bo ja wcześniej trzeba uważać na czujnik, żeby nie uszkodzić. Czego? Czujnika. Prędkości. A, czujnik prędkości, no tak. Inaczej albo czujnika bez, a to tam woli. Czyli tu mamy te dwie śruby od spodu, tak? Tak, trzymają. Wystarczy. Między nie ma co. A gdzie ten czujnik przychodzi? Tutaj, tak? Będę na hamulec cisnąć, jak go wyciągnę. Powinno stać. Tutaj też można wyczyścić i kapkę kleju. Na te zabezpieczenia kapka kleju, dobra. Na razie taka pozycja właśnie pół zgięty taki. Skręcamy na kleju. Żeby nie przekręcić. Teraz dystanse. Lepiej nie było. Lusta. Co masz? Nóweczki założymy. Nóweczki? Dobra. Czyli to na pamiątkę będzie. Ja zapomniałem, wiesz, że są nówki założone. Poprzednikowi się tutaj luz zrobił na tym krzyżaku, nie? Na frezie. I dlatego to obspawali, nie? Tak. Czyli nie było aż tak niebezpiecznie, mogłem jeździć. No, bo to nie jest. Ale mam to do mnie. Każde spawanie takiej płośki tu automatycznie osłabia, tak? Bo no, traci się, nagrzewa, traci się hartowanie. No? Tak, tak. Bardzo się. Także rację mieli, że na minie jeździłem. Koło się założyć, to się dociągnie. I co, Piotr? Skręcamy koła? No to zaleczki mi się nie podobają. Założę na razie. Żeby sobie mieli taki wymienić. A słuchaj, pytanie mam, Piotr, takie. No, nie będę miał u siebie. Ty jesteś w stanie mi ogarnąć te kable tutaj? Żeby to jakoś wyglądało? Żeby nie było takiej pajęczyny? Będzie u góry? Trzeba wcisnąć gdzieś w koku, pod plastyk, tak? No. I podwiązać gdzieś u góry. No. A to trzeba całe plastyki wszystko... No będę ściągał plastyki, bo przyjdą nowe. Wszystko będę wymieniał. Wtedy, plastyki będziemy mieli ściągać. Jak będę wymieniał, to co? To zadzwonić? Tak, znaci. Dobra.
Dobra, koło zakładamy. Mniejszą to. Czyli voila, wszystko gotowe. Słuchaj Piotr, a tutaj... To dzwonimy się, dogadamy się, bo mówię, ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Dobra Piotr, a słuchaj, a z tymi kablami tu? Tu jest, taki jest taśma pawełniana, fajna. No. Taka jak tutaj wygląda. No. Bo ona je ładnie ściągnąć razem. Jedną taśmą bawełnianą. Wszystkie. Razem wszystkie. To będzie ściągnąć plastik, to już można... Będziemy wszystko ściągać, tak. To już wtedy ładnie od spodu można już go ściągnąć tam, żeby tą wtyczkę zasłonić. I wtedy ładnie można tą taśmą, taką właśnie tego typu bawełnianą. On fajnie wygląda, bo to nie jest takie naturalne bardziej niż takiego plastik oporny. Ośka wymieniona, teraz sobie po prostu przetestuję. Przebieram się i jadę upalać na kole.